Paula, przepraszam, że bez ostrzeżenia, ale... to jest bardzo ważne, co chciałem powiedzieć. Spoko, nim się nie przejmuj, on ma teraz siestę. Poza tym jak śpi, to nawet odkurzanie go nie obudzi. Kuba. Chciałem z tym pogadać o Sylwii, w cztery oczy. No to mów. Ono wszystkim nie wie, a poza tym nie rozumie po polsku. A, no tak, fakt. Słuchaj, przyszedłem cię ostrzec. Sylwia znowu knuje. Powiedziała Piotrowi, że byłaś u nich, totalnie naćpana i że jej groziłaś. Co? No to są jej typowe zagrywki. Chce cię zastraszyć. Zrobić z ciebie wariatkę. What? Paula, powiedz mi szczerze, widziałaś się z nią w ogóle? No tak, widziałam, tylko że to ona była u mnie i ona mi groziła. I wiesz, co jeszcze powiedziała? Że jak nie odpuszczę, to skończę jak Patrycja. Kuba, naprawdę, ja zaczęłam się zastanawiać, czy ona nie miała nic wspólnego z tą śmiercią. Paula, proszę cię. Nie, fajnie, naprawdę, Kuba. Fajnie, bardzo fajnie. Nie. Traktowałeś mnie poważnie przez całe 2 minuty. Słuchaj, nie widziałeś, jaką ona miała wtedy minę. Domyślam się, przepraszam, naprawdę przepraszam, ale nie uwierzę, że mogłaby posunąć się do czegoś takiego. No to sobie nie wiesz dalej. Ale Paula, posłuchaj. Kuba, nie, naprawdę. Bardzo ci dziękuję za ostrzeżenie, ale chyba już powinieneś pójść. Nie, Paula. Kuba, ja naprawdę nie jestem już tą naiwną idiotką, którą znałeś. Poradzę sobie sama, cześć.